Wróciłem sobie właśnie z takiej mini wyprawy, gdzie zdobyłem troszeczkę latarni morskich, bo okazuje się, że obok miejsca, w którym skończyłem yy, ostatni odcinek, była podwodna opuszczona kopalnia zrobiona w motywie takim podwodnym yy, i było tam takich dużo latarni, także sobie coś tam pozbierałem, na przykład Elder Sea Lantern, to jest taka, nie wiem, inny kolor pewnie będzie miało, ale z ciekawych rzeczy, które udało mi się odkryć, jest to, że można wykopywać spawnery, dosłownie, można wykopywać spawnery, yy, bo yy, mówię, spawnery z niższego i przez przypadek użyłem tego kilofa z silktaczem. I teraz będę chciał zobaczyć, czy rzeczywiście tak to działa, czy też nie. W ogóle witajcie w kolejnym odcinku Przygód z Flotarem X. Ja jestem Flotar i bardzo miło mi, że wpadliście na ten piękny film, bo będą się dzisiaj. Oj, działy naprawdę rzeczy, bo nie tylko to udało mi się odkryć, udało mi się odkryć jeszcze coś bardzo ciekawego, co będę na pewno dzisiaj chciał um, zrobić. Ale mamy tutaj ten mój piękny spawner z zębiakami, który dzięki któremu zdobyłem troszkę poziomów. Ale wejdźmy sobie teraz na górę i czy ja będę mógł zniszczyć ten spawner. Spawner też? Tak, mogę zniszczyć normalnie. Spawner. Czyli mamy pająki. Yy, A jeżeli teraz ja to postawię. Ty. Okej. Okay. Okej, okay, już wszystko rozumiem. I jeżeli te potwory się zaraz zrespią, a to nie jest oczywiście powiedziane, że się zrespią, no to... Hmm, czeka mnie teraz y, wyprawa, żeby zrobić y, Ultimate y, Mob Spawner, który będzie złożony na przykład ze 100 spawnerów. To jest mój cel na kiedyś tam. Harald, coś się zrespi tutaj, czy się nie zrespi? Bo słyszę, że na górze są chyba zombiaczki. Jest pająk. Ok, Pająk jest, także super. Y, działa ten spawner i ten drugi też powinien działać, chociaż nie, on będzie działał pod wodą. Nie, nie pomyślałem o tym. Przepraszam. Ale możecie zostawić Łapę w górę i wbić na G2, gdzie możecie sobie taniej okupić gierki Link, jak zawsze jest w opisie. I teraz przejdziemy sobie do otwierania Lucky Bloków, ponieważ jest szansa. Oczywiście to jest szansa 000000001% że z tego właśnie z tego Lucky bloka poleci mi coś, co udało mi się odkryć, i to jest mod Op Enchanter. I zobaczcie, można stworzyć sztabkę. Okej, okay. tak, jedną sztabkę, obchanted y, ob ingot i to się robi z nether który w sumie mam troszeczkę wykopionego nether ale go jeszcze nie używałem. E, nether star, które w sumie nie wiem czy mam i cztery podstawowe takie surowce. I później wykorzystując y, właśnie te sztabki możemy stworzyć blok y, z tej modyfikacji i ten blok możemy użyć, aby stworzyć to. Obchanted. I ja muszę to zrobić. Po prostu muszę to zrobić. Muszę zdobyć e, głowy smoków. Pytanie, właśnie. Odejdź. Odejdź. Odejdź, kościół. No, a, zabrał mi broń typowe. Za każdym razem, kurde, to samo. To jest, za każdym razem tak to wygląda. Dobra. pozwólmy się jeszcze creepera. I będę chciał dzisiaj właśnie zobaczyć, czy ja mogę jakoś tam to zrobić. No i co? Po, po co? ja ta meduza. Jakie to jest denerwujące stworzenie. Czemu ty mi nie dasz spokoju, co? I czemu ty wydajesz dźwięki pająka? To, to są rzeczy, na które nie potrafię odpowiedzieć. I co z tym? Czery? Ok, mamy nową sadzonkę drzewa, także od razu sobie to posadzimy. To mogę wyrzucić, to mogę wyrzucić, to mogę wyrzucić. W sumie nic więcej nie muszę wyrzucać. Wy możecie wbić na Discorda, gdzie jest na przykład lista modów. I uwaga, za niedługo lista modów zniknie z mojego Discorda. Dlaczego? Ponieważ nie chce mi się odpowiadać wiele razy na pytanie, dzień w dzień na Discordzie, Flotar, jak zainstalować mody? Flotar, dlaczego mi paczka nie działa? Flotar, paczka mi crashuje i tu możecie jeszcze wstawić mnóstwo innych rzeczy. Przypominam po raz kolejny, że ja paczkę tworzę pod siebie i ona u mnie średnio działa. Jest niezoptymalizowana, więc no nie ma szans, że zoptymalizuję ją pod wszystkie komputery, dlatego na przykład też nie ma żadnej tej paczki tak dostępnej. Wiecie, do pobrania tylko jest lista modów. Jeżeli chcecie, robicie sobie tą paczkę, jeżeli nie, nie chcecie, ale mówię, zniknie to z mojego Discorda, także ostatnia szansa, żeby sobie ym, zrobić screena wszystkich modów. Ej, jajko. O! Jajko. Okej, okay, ale to mo może być eksponat do mojego pięknego laboratorium. Demon Crucible, y Jelly Shroom Hanging Sign. Okay, jeszcze ostatni. Ostatni co coś fajnego dostanę? Hmm, czy to jest... No... Pressure Plate. Oj, ale z ale dzisiaj dostajemy. Chociaż nie, ten Crucible ym, będzie też potrzebny do. Z Blood Magic? Tak, z Blood Magic to jest mod, który, yy, którym się pewnie za niedługo jakoś pobawimy. Tylko trzeba go na początku odłożyć. Kurde, ta pańczyna. Pańczyna jest denerwująca. Ale może chodźmy sobie teraz zrobić tą rzecz. Postawmy sobie to tutaj. I to, jeżeli dobrze pamiętam, to możemy postawić. Mm, o, i teraz to, właśnie to działa, widzicie? Znaczy, to, to się buja. To jest taki bardzo prosty modzik, ale bardzo przyjemne. Dobra, zbroje, Nie wiem, w sumie nie muszę zakładać zbroi. Idziemy zobaczyć, czy dam radę zrobić. Opchander. A nie, jeszcze jest jabłko potrzebne. Ty nawet nie zauważyłem. Do tego potrzebujemy fantom. Ok, ma membrana fantoma. Dwa star potrzebuję. To jabłko mam, czyli trzy głowy smoka. Conduit. Aha, to się robi z Heart of the sea. Heart of the Sea pewnie się dostaje z czegoś. Bardzo możliwe, że z tego wodnego monumentu, o którym wspominałem, że ej, o ja go nigdy tak nie przeszedłem normalnie, więc będzie można sobie tam skoczyć. Ale mm, zobaczmy w ogóle, czy ja mam głowy smoka, bo na 1.15.2 byłem oczywiście w endzie, ale czy ja zebrałem dużo głów smoka, czy ja w ogóle jakiejkolwiek głowy smoka zebrałem? Bo tak patrzę i... No, niestety nie widzę żadnej głowy smoka, więc możemy zrobić coś takiego. Ja, jak widzicie, mam troszeczkę tych pałek Blaze-rodowych, mam trochę e, ender pereł, więc y, zobaczymy, gdzie jest twierdza. I zobaczymy, czy inaczej twierdza, będzie wyglądała, bo na pewno to będzie dość długa droga. E, jedyna rzecz, której się obawiam, to nie to, że na przykład perełki mi pękną albo coś takiego. Nie, 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 nie. To, że mm, nie mam załadowanej dużej części świata, więc albo będą lagi, albo mi po prostu kompletnie ten y, świat skraszuje. W tym sensie się. Sfrizuję, i wtedy będę musiał coś innego wymyśleć, ale ten enchanter to jest mój cel, taki endgame goal, ok? Możemy to tak nazwać bez rzeczy, do której będę teraz dążył, wiadomo tam czasami będę sobie coś robił w tym laboratorium, będę robił też inne rzeczy ale taki mój cel na razie to jest zdobycie tego, enchanting table ogarniemy, totem of undying chyba gdzieś powinien mieć jakiś totem of undying, ale to, to, to można łatwo zdobyć Najtrudniej będzie z tą sztabką i z nether starami, bo trzeba będzie znowu y, zabić dużo liderów. Ja jeszcze tylko sprawdzę, czy mam dużo tych Pereł, y, znaczy tych y, Nether Starów. A um, no właśnie, jest ciężko z tym. Pamiętam, robiłem ten projekt. O, sobie dużo yy, widearów będzie fajne, ale pamiętam, że do czegoś to użyłem. No i Jest jakie? Yes. zaura. także yy, ile się teraz przespać? Czy w ogóle jest noc? Nie, jest dzień. Także idziemy się przespać i idziemy y, znaleźć portal do Endu. I może uda nam się zabić smoka przy okazji? W sumie właśnie. Ty, ja mam tak potężne itemki, że założę tą moją OP Giga ym, potężną zbroję, którą gdzieś tutaj mam w tej skrzyni, odłożymy sobie tą. I spróbujemy załatwić tego smoka od razu, wiecie. Przy okazji, jak już tam będę, to możemy po prostu sobie z nim zawalczyć. Oko mnie dalej tam prowadzi, ale zobaczcie, co jest tutaj. Nie wiem, co to jest za stwór. Nie chcę z nim walczyć, bo tak jak przed chwilą powiedziałem, cel mamy zgoła inny na ten odcinek, ale. Wiem, że w wodzie. Teraz już będę wiedział, że w wodzie występują stwory, z którymi się wcześniej nie spotkałem. I które trzeba będzie, które trzeba będzie pokonać. Pytanie: czy on mnie jakoś zaatakuje? Jaki to jest ogromny. Czy to, czy to jest jakiś smok? Trochę to wygląda jak taki. odwodny tak, Taki widzę, że się zespił kolejny bośnik. Także może zawalczcie ze sobą. I może będę miał takiego lucky Sida, że wiecie. Będę od razu widział, gdzie jest. gdzie jest twierdza bo widzę, że prowadzi mnie cały czas na wodę, teren się generuje, całe szczęście, chunk po chunku, powoli zbliżamy się do tej twierdzy, o, sea serpenty, o, sea serpent i smog, będziecie walczyli ze sobą? E, nie, widzę że, mm, widzę, że nie mają, o, popsuty ten, popsuty portal do e, netheru, ale widzę, że raczej nie mają ze sobą problemów. Także fajnie. Fajnie, że się dogadujecie. Tylko szkoda, że pewnie jak ja tam wejdę, to i jedno, i drugie mnie zatokuje. I właśnie o tym mówiłem, że udało się natrafić na portal. Hmm. Tylko ten sea serpent troszeczkę mi psuje. Ja mam... Wiem, że mam potężną zbroję. Wiem, ale te sea serpenty, tak jak mówiłem kiedyś na początku tej serii, no to dość mocno zbustowałem, I to bardzo, bardzo mocno zbustowałem, Więc boję się, żeby się nie okazało, że... On mnie tak czy siak będzie mógł załatwić. No dobra, ale no trzeba. Ty, co jest? C czemu ty, ty tu jesteś cały czas? Dobra, nurkujemy. Albo. Przecież ja mogę użyć kuszy, tak? Mogę użyć kuszy? Nie, nie mogę użyć kuszy. Dobra, nurkujemy i lecimy od razu e, do tego. E, do portalu, żeby. To nie trwało, nie wiadomo ile ty. Co jest? Oj! Co wybuchło? Co, co to wybuchło? Ja widzę, że tutaj są Seaserpenty nade mną, jak się przyjrzycie na mapce. Ale co to kurde było? I czemu udało mi się od razu do portalu wbić? Dobrze, że tego nie wyciąłem i że to widzieliście, bo aż, aż mnie to zaskoczyło, że miałem takiego dobrego sida. Dobra, portal jest, wchodzimy do środka. I co, będzie World Record z zabicia, e, z zabicia, z zabicia Ender Dragona? Tylko już widzę, że jest problem. Nie mam perełek i nie mam bloków do budowania. Hmm, ale spokojnie. A, mo mogę użyć? Ej, czemu nie mogę tego użyć? Ja tam nie doskoczę, to na pewno. Dobra, mamy problem. Co jakich bloków mogę jeszcze tutaj użyć? W sumie jest bardzo mało tych bloków, ale dobra, coś, coś ogarniemy, albo za chwilę spadnę, jedno z dwóch. O nie, jeszcze mi atakuje, kurde, jakaś klątwa z, od smoka, zostaw mnie, zostaw mnie klątwo. E, zacząłem sobie kopać ten obsydian, bo oczywiście nie potrzebuję tego nie wiadomo ile, ale cały czas obawiam się, że spadnę. Ty, ale to bije. To naprawdę napierdziela dość mocno to. I ile to będzie trwało? Bo cały czas mnie to spycha w przepaść, więc to jest jedyny ten problem, który mam aktualnie z tą rzeczą. Halo! Co jest? Co jest? Bo umrę zaraz, zaraz umrę. Dobra, nie umarłem. I spróbuję. Oj, nie, nie. Właśnie, słuchajcie, straciłem wszystkie moje najlepsze przedmioty, bo bałem się poczekać. Po prostu, bałem się poczekać. Największy fail, straciłem wszystko. Oj, i to przez jeden błąd. Jeden malutki błąd. Nie chciało mi się... Mm, nie chciało, nie chciało mi się zabrać bloków, albo bardziej o tym zapomniałem. Hm, ale spokojnie. Spróbuję teraz tam szybko polecieć i zobaczyć, yy, czy na przykład moje ciało gdzieś tam leży w pustce, bo to mnie zawsze ciekawiło i yy, możecie się zastanawiać, Ty, Flotar, czemu jesteś, nie, nie jesteś w ogóle jakby zły, że straciliś te przedmioty? Bo z jednej strony one były op, z drugiej, yy, z drugiej strony cały czas mamy teraz ten op enchant, Straciłem też wszystkie poziomy i nie będę już tego używał, tak jak tam wspominałem jakiś czas temu, bo to też było takie mm, niefajne, że wtedy siedziałem i biłem te poziomy, później miałem naprawdę dużo tych poziomów, a teraz straciłem wszystko, więc jednocześnie to jest przykre, no bo w głupi sposób i to naprawdę w głupi sposób i sobie zdaję z tego sprawę, że to jest aż przykre, jak się to pewnie oglądało. Ale z drugiej strony mam... Czekajcie, mam komplet... Chwila, czy ja zebrałem ze sobą dwa komplety zbroi, czy jeden? Bo jeżeli ten y, z czerwonego bloku cały czas mam, w ogóle Minecraft mi się ściął z jakiegoś powodu, jeżeli mam y, cały czas tą drugą zbroję, no to nie, no to wiecie, ja, jakoś sobie poradzimy. Ale może to ciało tam moje gdzieś w pustce nadal jest, więc będę chciał teraz szybko to zobaczyć. O, i będzie mały problem, nawet duży problem, bo mamy tutaj jednego si serpenta, drugiego si serpenta, trzeciego si serpenta i one bardzo, bardzo chcą mnie zaatakować, ale przypadkiem znalazłem y, dwa... Monumenty, uspokójcie się, bo teraz ja mówię. E, przypadkiem znalazłem dwa monumenty. Jak wzlatywałem gdzieś tam wysoko, i tu jest gdzieś jeden. Nie wiem, czy go widać, czy nie. Nie widać go jeszcze. I tutaj jest drugi. Dosłownie dwa są obok siebie, więc będzie można. E, no, jak wezmę, zdobędę jakiś ekwipunek, to będzie można tam ruszyć. No, ale o, tu jest. Właśnie, tu je, może z tej strony i z tej był. Nie wiem, albo z tej i z tej. Gdzieś były po prostu dwa monumenty, albo są e, nawet trzy obok siebie. Dobra, no ten Sea-Serpent, widzicie, no one mają dziwny, dziwny zasięg ataku, bo będą naprawdę. Ospokójcie się. No i po, po co to robicie? No i po co to robicie? Po co mnie atakujecie zamiast kurde dać sobie spokój i dać mi wejść do, do endu, żeby zobaczyć czy są tam moje przedmioty? To nie, będą cały czas po prostu próbowały mnie e, zatykować, ale ja też y, jak widzieliście nie wziąłem ze sobą przedmiotów, dobra, próbuję. Jak się nie uda, no to te przedmioty to będzie jedna z tajemnic, które będziemy musieli rozwiązać, dobra, jestem, a... No tak, zapomniałem, że C-Serpenty mają taki specjalny atak, który pozwala im y, atakować przez ściany, nie? To jest, to jest całkowicie normalne. No dobra, ale mamy y, jedną rzecz do rozwiązania i y, 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 po prostu tam pójdziemy, może w kolejnym odcinku, i przy okazji załatwimy te dwa monumenty. Y, na, najpierw byśmy sobie poszli do endu z jakimś tam takim y, ekwipunkiem, który pozwoliłby mi w ogóle tam przejść. Jeżeli by się okazało, że hej, nie ma przedmiotów, no to spadamy i wtedy pójdziemy sobie do monumentów. Y, sorry, że ten odcinek wyszedł taki troszkę nie tak jak chciałem, bo no w sumie tak było. E, bo plan był zgoła inny. O, co, co to jest? Arcade. Okej, okay. nie, nie wiem czy można w ogóle coś z tym zrobić, ale postawię sobie. E, straciłem wszystkie przedmioty w bardzo głupi sposób i to tak naprawdę na własne życzenie, bo za, zapomniałem zrobić jednej rzeczy. Arcade, Snake, Breakout, Snake. O! <laughs> Słuchajcie, od dzisiaj będą tylko odcinki ze Snake'a w tym. E, w Minecraftzie. Mam nadzieję, że... Że wam się to podoba. Ty nie wiedziałem, że w ogóle takie funkcjonalne rzeczy są tutaj. O nie, straciłem latarnie, chyba że je odłożyłem? Nie, 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 Od, odkładałem latarnie. Albo z, tak, 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 odłożyłem gdzie? gdzieś je, gdzieś są, więc chociaż tyle dobrego. Ja wam dziękuję za uwagę. Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. I co, wbijajcie na streamy, bo tam się też dużo dzieje. Wbijajcie na mojego Discorda i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Cześć!